Polityk i społecznik Wojciech Korfanty odegrał znaczącą rolę w budowaniu tożsamości naszego regionu. To on dokładnie 106 lat temu wygłosił w Reichstagu przemówienie. Powiedział, że chce dla Polski Śląska, Wielkopolski i Gdańska. Wystąpienie polityka stało się preludium do trzech powstań śląskich. Karolina Komada. 25 października 1918 roku Wojciech Korfanty w niemieckim parlamencie zażądał zjednoczenia wszystkich ziem polskich, zaboru pruskiego oraz Górnego Śląska, zresztą odradzającego się państwa. To było jedno z, można powiedzieć, najważniejszych przemówień w historii XX wieku, które określiło i wyznaczyło pewien kierunek działań dyplomatycznych, ale także zbrojnych, mających doprowadzić do ukształtowania się granic II Rzeczypospolitej. Z okazji 106. rocznicy przemówienia w Reichstagu Grób Ślązaka został odznaczony plakietą Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Wiąże się to z wpisaniem grobu do Państwowej Ewidencji Grobów podlegających ochronie. Ładuj! Salwo! Pał! Pamięć o jego działaniach społecznych wciąż jest żywa. Polak, ale myślę, że także przede wszystkim Europejczyk, który potrafił patrzeć dalekosiężnie i dalekowzrocznie. Coś, co jest rzadkością wśród, mam wrażenie, dzisiejszych elit politycznych. To był nie tylko działacz społeczny, nie tylko działacz polityczny, ale również osoba, która działa jako przedsiębiorca. I myślę, że za tą dalekowzroczność i za to, w jaki sposób postrzegał Śląsk, do dzisiaj wszyscy powinniśmy być mu wdzięczni. W uroczystości wzięły udział nie tylko władze miasta, ale także szkoły noszące imię Wojciecha Korfantego, jak również powstańców oraz powstań śląskich.